Wieczór. Witam serdecznie, licznie zgromadzoną publiczność. W tych, no w tych czasach dziwnych to jest wyjątkowa przyjemność grać dla ludzi prawdziwych. Proszę Państwa, pieśni dziadowskie na Wielki Post, tak nazwaliśmy ten koncert. I to jest repertuar, który ja pozbierałem w swoich takich peregrynacjach wieloletnich po wioskach, ale też oczywiście po jakichś materiałach etnograficznych i po źródłach różnego rodzaju. I repertuar ten jest bardzo ciekawy, specyficzny, to są długie i skomplikowane moralitety. Więc jak najbardziej na czas Wielkiego Postu, czy też na czas tego przełomu jakby zimy i wiosny, niezależnie od wyznania i niezależnie jakby od wewnętrznych związków z tematami religijnymi, jest to dobry moment na refleksję i na to, żeby pomyśleć zarówno o śmierci, jak i przemijaniu. No, a czasy są też takie, że skłaniają do myślenia. Zaśpiewam, zagram na różnych instrumentach. Na lirze korbowej oczywiście też, ale chciałem wystartować od nieco młodszego instrumentu, czyli od akordeonu, i zaśpiewać Państwu fragment. To są, tak jak mówiłem, pieśni długie, więc byśmy może śpiewali, gdybym śpiewał całe, no to może ze 2-3 byśmy tutaj w czasie tego koncertu usłyszeli, więc fragmenty będą tych pieśni. Pierwsza jest chyba najstarszą pieśnią, którą mam w repertuarze, bo pochodzi z początku XVI wieku, z kancjonału Nieświeckiego. I jest bardzo, bardzo piękną pieśnią. Jest napisana, jest to piękna poezja. Pan Chrystus, który jest podobien ziarnu pszenicznemu, w Ewangelii jej rzeczonemu, był swym umartwieniem przypodoban k niemu. Prawie aż do końca zmożon być chciał, by wielki owoc siebie wydał, a swoją śmiercią wszystkim żywot wieczny dał. Był
schowam, pośmiewani też poszykowam i na swej świętej twarzy ukrywam. Pociąg był niebieski i też ziemski pan. Tam potem Piłat muszą się na stolcu postawił, aby go nie winnie osądził. Potrzeba krwi żadnych zwierząt znowu przelewać, ani za grzechy ofiarować. Oraz swoją ofiarą raczę darować. Przetoż za grzech już na wieki ofiara nie ma być, gdyż je on z nas już raczył zgładzić i na wieki nas Ojcu swemu poświęcić. Druga pieśń od... No, nie będę mówił o czym, bo zaraz zaśpiewam. Pieśń od śpiewaka pogrzebowego pana Bronisława Kuśmierowskiego, nabyta. Ale nuta tej pieśni i jakby okolica przywołała mi na myśl pasterzy wołoskich, którzy tak prawdopodobnie dotarli gdzieś w tamte okolice. Stąd może nieco nietypowa aranżacja, jak na pieśń wielkopostną. Ogromny głosie smutna nuta jego, która wynika z ognia czystowego. Tak dusze smutne w czyśćcu narzekają, które zostają. Każdy śmiertelny, co się na świat rodzi,
Wstać musi, a dusza odchodzi. Ale nie wiemy, gdzie się obróciła, dokąd trafiła. Bardzo wiele, przeważająca część repertuaru tradycyjnego to są melodie, które jakby przemieszczają się ze sfery medytacji do sfery tańca. I możemy znaleźć jakby te same motywy, te same melodie zarówno na ostrej potańcówce, jak i na
w obrzędzie weselnym czy na pogrzebie. I taki taki walczyk chciałbym teraz zagrać Państwu. Walczyk o duszy, która uchodzi z ciała i szuka swojego miejsca. I tych pieśni jest, o dziwo, fragmentów tych pieśni, szczątków takich, jest o dziwo dosyć dużo, co oznacza, że rozmyślania na ten temat jakby tej sfery niematerialnej życia były dość istotnym elementem jakby rozważań w ogóle ludzi w dawnych czasach. Dusza z ciała wynieść chciała, bo już się w nim nasiedziała, a ciało tak bardzo stęka, a dusza się w ciele lęka. Duszo, duszo, nie lękaj się, wyjdź z ciała, przeżegnaj się, a jak z ciała ubiegała, na zieloną łączkę padła. I tak krzyczy, wykrzykuje, i tak płacze, lamentuje. Przyszedł do niej anioł z nieba, co tak płaczesz, duszo jedna, jak ja nie mam wykrzykować, jak ja nie mam lamentować. Widzę piekło roztworzone, widzę niebo zasklepione, stoją czarci, jakby trzcina. Cóż ja pocznę, ja dziecina. Uchwyćże się pióra mego, pójdźmy do raju wiecznego. Uchwyćże się pióra mego, pójdźmy do raju wiecznego. Pawle Pietrze, ktoś kołacze, pewnie dusza do raju chce. Pawle Pietrze, weźcie klucze, może by tu wpuścić duszę. Co na swym świecie robiła, czy pacierza nie mówiła, czy ojca matkę zabiła. Pacierza ja nie mówiłam, ja umożny ja nie szczędziłam, ojca matki nie zabiłam, dopiero się zamierzyłam. Gorsze duszo zamierzenie, reklamy. Lira korbowa. Idzie reklama. Idzie reklama, no tak zawsze idealnie trafiłem. No. Lira korbowa. Teraz wam powiem. Powiem ci, jak się skończy. Dobra. Ale już o lirze opowiadałem w radiu.
Coś opowiadać? Nie, wszyscy znają. Wiadomo. Okej. Okay. Jadam ręką. Dobrze. Lira korbowa, instrument dosyć o dość długiej historii. XI wiek, no z IX wieku jest pierwsze jakieś takie, powiedzmy, przedstawienie na portalu katedry Santiago de Compostela. Jest taka duża lira, która się nazywała wtedy symfonia. Dwie osoby ją obsługiwały. I potem ona miała jakby różne wzloty i upadki. Wzloty rzeczywiście około, powiedzmy, XVI-XVII wieku, zanim w składzie orkiestrowym pojawiły się skrzypce i wyparły wszystko, bo były tanie, lekkie, łatwe i przyjemne, to lira korbowa święciła triumfy przez jakiś czas nawet. Nawet Vivaldi pisywał koncerty na lirę korbową. A na wschodnich rubieżach ona trafiła do śpiewaków wędrownych. Tak jakoś się przyjęła jako instrument towarzyszący wędrownym śpiewakom, dziadom. I z tą tradycją się przede wszystkim we wschodniej Europie ten instrument wiąże. Mechanicznie to jest proste jak drut. Ponieważ jest tutaj pudło rezonansowe w dowolnym kształcie. Są bardzo różne pomysły na to, jak wzmocnić dźwięk. Czyli wzmacniacz, w środku jest oś, drewniane koło i korba, która to koło napędza. I na tym kole się opiera struny, czasami to są dwie struny, trzy w takim modelu podstawowym jak moim, cztery, a w takiej bardziej rozbudowanych wersjach wirtuozerskich, instrumentalnych, no to jest ich tam nawet kilkanaście. Dobra, zaśpiewam coś może. Ta pieśń, od której się właściwie zaczęło moje zauroczenie, czy w ogóle rozpoznanie tego, że istnieje coś takiego jak pieśń dziadowska, i w ogóle co istniała taka tradycja wędrownych śpiewaków, to jest pieśń, którą Państwu zaśpiewam. Może parę słów dosłownie o tej pieśni. Usłyszałem ją na Suwalszczyźnie wiele lat temu i nie mieściła się w żadnym obszarze repertuaru. Nie była ani, no była tak, była balladą, ale jednocześnie opowieścią. Więc bardzo ta pieśń mnie zauroczyła i od niej się zaczęło w ogóle poszukiwanie tego repertuaru dziadowskiego. I z tą pieśnią ja wędrowałem, to była pierwsza moja pieśń dziadowska, którą wykonywałem z akordeonem, czy tam w ogóle z jakimiś innymi instrumentami, bo lira korbowa dopiero później jakby się pojawiła jako instrument w moich rękach. Ale co ciekawe, pieśń, która okazała się w różnych miejscach, w których ją wykonywałem, od tej Suwalszczyzny, począwszy przez różne miejsca w Polsce, potem na Ukrainie, potem gdzieś w Serbii, że ona wszędzie jakby jest znany, ten temat. Jest znany. Czasem to była opowieść, czasem to była piosenka, czasem to było opowiadanie zapisane przez babcię dla wnuków. I finalnie jakby dotarłem do źródeł i to jest niezwykłe, bo historia opiera się na apokryfach, tak zwanych ormiańskich apokryfach,
biblijne, które powstały w IV wieku, IV-V wiek, potem zniknęły, bo nie weszły do kanonu, a pieśń jakby zachowała tę historię, tę opowieść. I to jest pieśń, którą się śpiewało od Bożego Narodzenia do Wielkanocy.